Dzień dobry. Spędziłam na morzu sama, w moim samotnym rejsie dookoła świata, 216 dni. Rzeczywiście, to jest trochę ponad 7 miesięcy. I co, w nawiązaniu do sytuacji obecnej mogłabym powiedzieć, ale to teoretycznie, bardzo teoretycznie, że to nic takiego, żeby siedzieć na kwarantannie, na jaką jesteśmy skazani. Mogę powiedzieć, że ja nie miałam telefonu, nie miałam internetu, nie byłam przez 7 miesięcy w żadnym sklepie, nie miałam lodówki, nie miałam prysznica. Ale nie powiem tak. Nie powiem, żeby się wszyscy mają czuć lepiej, bo są w lepszej sytuacji niż ja byłam. Ja tam byłam, bo ja tam bardzo chciałam być. To był mój wybór. I ja tam byłam z własnej woli. Nikt mi nie kazał tam iść, prawda? Także tu jest tak zupełnie inna sytuacja. Ja chyba nie miałam momentu słabości. Ja nie pamiętam w każdym razie, a jeżeli były jakieś chwilowe, to, bo na przykład był duży sztorm, który, no nie mogłam się doczekać, żeby się skończył, czy olbrzymie fale, czy z kolei zupełny brak wiatru. To cały czas sobie mówiłam, to jeszcze moment i już będzie lepiej. I tak było, bo się po prostu pogoda zmienia i się sytuacja zmienia. I już nie jest tak trudno i tak ciężko. I już jest następny dzień. No tutaj nikt nie wie, ile to jeszcze potrwa. Ja mniej więcej wiedziałam, liczyłam się z tym, że to będzie minimum 7 miesięcy, możliwe, że dużo więcej. Mogło być jeszcze kolejny miesiąc. Tylko, że ja byłam na to cały czas psychicznie przygotowana. I to jest ta chyba olbrzymia różnica. To nie był mój pierwszy samotny rejs. No może był najdłuższy czasowo. Ale ja już wcześniej nauczyłam się lubić własne towarzystwo. To się zawsze przydaje. Co mnie nauczyło? Wiarę w własne siły i własne umiejętności. I to jest fantastyczne, bo jeżeli tam były jakieś problemy, to ja musiałam je rozwiązać i jakoś się udało. Także to nauczyłam się na pewno bardzo, bardzo dużo i pozytywnych rzeczy. W ogóle wszystko jest tak naprawdę w głowie, te wszystkie nasze ograniczenia, typu boję się, nie boję się, potrafię, nie potrafię, to wszystko sobie trzeba na początku w głowie ułożyć, a potem to już jest dużo łatwiej. To jest trudne, bo ja nie czuję takiego strachu, jak to sobie wyobrażamy. Ja tam jestem, jak już mówiłam, z własnej woli. Realizuję moje marzenie. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest może wszystko całkiem bezpieczne. Zdaję sobie sprawę z zagrożeń, ale ten strach mnie absolutnie nie paraliżuje i nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Wszystko, co robię, wszystkie prace staram się tak robić, żeby było bezpiecznie. Czyli tutaj właściwie poczucia strachu, takiego, jakiego znamy, to ja na pewno nie miałam. Oczywiście, choć była obawa, że coś się stanie z łódką, czego nie będę mogła naprawić sama. Jakoś nigdy nie miałam wątpliwości ani obaw, że mnie się może znudzić, że będę chciała już to skończyć. No jedynie właśnie te obawy, czy przypadkiem się coś tam takiego poważnego nie zepsuje, z czym po prostu sobie nie będę umiała poradzić. Rzeczywiście w czasie mojego rejsu, te 7 miesięcy, przeczytałam 75 książek. To jest prawda. Oprócz tego rozwiązywałam sudoku, które bardzo lubię. Ja miałam Kindla. Miałam 350 książek, przyjaciele mi nagrali. Różne książki, bo po prostu nie wiedziałam, jakim będę nastroju, bo ja tam czytałam to nie wtedy, kiedy nie mam co robić, bo jest zawsze coś tam, mogę zawsze coś robić na łódce,
ale bardziej w sytuacjach, kiedy na przykład no, były bardzo sztormowo, bardzo duże fale i już nie mogłam się doczekać, żeby to się skończyło, albo z kolei nie było w ogóle wiatru i to jest też strasznie takie drażniące. I zauważyłam, że świetnie się czytały takie książki, takie lżejsze, trochę sensacyjne. Na przykład odkryłam Zygmunt Miłoszewski, fantastycznie pisze, bardzo mi się spodobały książki Zygmunta Miłoszewskiego. Z innych, które tam przeczytałam dużo, bo akurat miałam takie, to była Barbara Rybałtowska i Hanna Cygler. Co można zrobić dla świata? To strasznie trudne. To może, co można zrobić dla siebie i najbliższych? Myślę, że nie rozczulajmy się za bardzo nad sobą, tylko zobaczmy dookoła, bo może są inni w gorszej sytuacji, może je po prostu wypadałoby komuś pomóc. A poza tym nie traćmy poczucia humoru, nie traćmy marzeń, nie odkładamy planów, planujemy tak, jakby nic takiego nie było i w krótkim czasie wrócimy do naszych marzeń, do realizacji tych marzeń. Tego nam wszystkim życzę.